Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, człowiek, którego chyba nie trzeba przedstawiać, Damian Duda, lider grupy medyków Pola Walki w Międzyczasie. Witam Cię, Damian. Witam Cię serdecznie, witam Państwa, cześć. Damian, może na początek dla osób, których pewnie jest niewiele, ale może nie słyszeli jeszcze o Waszej grupie, czym Wy się zajmujecie i dlaczego tak głośno o medykach Pola Walki ostatnio jest w mediach, nawet w Polsce i na Ukrainie? Grupa medyków w Międzyczasie, aktualnie Fundacja w Międzyczasie, to jest grupa ludzi, która postanowiła zostawić to, czym się zajmowali dotychczas w kraju, wolontarystycznie, na własnych urlopach. Wyjeżdżamy i pracujemy na pierwszej linii jako medycy Pola Walki. Zajmujemy się dość specyficzną robotą, dlatego że my odpowiadamy za życie poszkodowanego w tych pierwszych trzech strefach, czyli polowa opieka pod ogniem tak naprawdę, strefa względnie bezpieczna, gdzie osobę stabilizujemy. Jak ta osoba jest ustabilizowana, to przygotowujemy ją do transportu i wywozimy ją z strefy niebezpiecznej w strefę względnie bezpieczną, czy z tej względnie bezpiecznej do bezpiecznej. I na tym się kończy nasza robota, dlatego że my jesteśmy ściśle przywiązani do tych miejsc, gdzie po prostu strzelają. Natomiast dalej przekazujemy poszkodowanych do karetek w miejscach względnie bezpiecznej. Niektórzy z nas, tak jak ja, pracują na linii frontu od 2014 roku. Głównie Ukraina, ale Syria i Irak też. Natomiast od 24 lutego, od eskalacji, zgromadziło się więcej osób, założyliśmy grupę. Na początku pracowaliśmy pod Chersoniem w operacjach, które miały na celu oswobodzenie terenów dookoła Chersonia. Później przerzuciliśmy się na Donbas. Byliśmy w Soledarze do momentu, dopóki Soledar nie padł. Od 2 miesięcy praktycznie byliśmy w Bachmucie, tam pracowaliśmy z grupami sił specjalnych operacji. Damian, jeżeli mówimy o grupie w międzyczasie, jak ta grupa ewoluowała? Jak to było na początku? Ile teraz członków ma wasza formacja? Na początku to byłem ja z medykami, którzy od czasu do czasu dojeżdżali, a w międzyczasie to była nazwa po prostu mojego bloga. W 2020 roku, będąc trochę na zakręcie życiowym, trochę w sytuacji, w której te emocje, które gdzieś tam się zbierały, trzeba było je wylać, założyłem blog, który nazywał się W Międzyczasie, bo od czasu do czasu coś tam po prostu publikowałem. Z chwilą, kiedy doszło do eskalacji konfliktu, który ja osobiście się nie spodziewałem, pomimo tego, że widziałem tą wojnę od samego początku 2014 roku, od razu postanowiłem wyjechać na front. Wokół mnie od razu znalazło się parę osób, które nie są medykami z wykształcenia, ale z pasji, są po kursach i podjęliśmy decyzję, żeby pojechać do naszych znajomych, wtedy jeszcze z znajomych z Karpackiej Siczy, do jednego z pododdziałów, do terytorialsów. No i pojechaliśmy tam pod koniec marca, utknęliśmy tak naprawdę do wakacji i ta epopeja trwa do tej pory. Do tej grupki osób zaczęły dochodzić kolejne osoby, kolejne osoby, kolejne osoby i zebrało się nas na tyle, żeby sformalizować to, co robimy. I cele tutaj są tak naprawdę trzy. Pierwsza, pomóc chłopakom tam na polu walki. Druga, pomagać im zarówno naszą wiedzą, jak i sprzętem, pomocą humanitarną. I trzecia, bardzo ważna misja, którą ja uważam za jedną z takich priorytetowych w tym, co robimy, to przekazywać wiedzę na temat tego konfliktu tutaj w Polsce. Uświadamiać formacje mundurowe, wojsko, inne służby mundurowe, jak wygląda aktualnie konflikt, bo to jest inny konflikt niż w Iraku, w Syrii, w Afganistanie. To są te, można powiedzieć, zakresy działań taktycznych, których Wojsko Polskie no, nie prowadziło tak naprawdę od II wojny światowej. Trzeba zmienić sposób walki, trzeba zmienić sposób szkolenia i to nie jest tak, że ja krytykuję. Po prostu my, idąc do baru, zakładamy inną koszulę niż idąc na wesele czy do teatru, do smokingu, prawda? Więc w tym momencie i tutaj metody szkolenia też powinny się zmienić. Ja jestem oficerem rezerwy, do niedawna jeszcze byłem w służbie czynnej, ponieważ prawdopodobieństwo dostania się do niewoli bądź zgonu w naszej działalności jest na tyle wysokie, że nie mogliśmy sobie pozwolić na to, ja nie mogłem sobie pozwolić na to, by być dalej w służbie czynnej.
I my mamy świadomość tego, jak to szkolenie przebiega. Je trzeba zmienić. My staramy się przekazać tą wiedzę z tego konfliktu, no właśnie od tych warstw, no nawet najniższych, szczebla plutonu czy kompanii, bo bardzo dużo zależy od dowódców niższego szczebla i plutonu i kompanii, by ten sposób szkolenia na tyle mocno dostosować do realiów pełnoskalowego konfliktu w Europie Wschodniej, daj Panie Boże nie, ale być może środkowo-wschodniej, by dać tym żołnierzom jak największą szansę przeżycia. Damian, wspomniałeś o istotnej rzeczy, bo przecież pełnisz też ważną rolę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Jak Wojsko Polskie wykorzystuje Wasze doświadczenie, Wasze bogate doświadczenie? Czy prowadzone są u nas już na terenie kraju jakieś szkolenia naszych żołnierzy, czy nawet jakichś wolontariuszy? Na razie jest to inicjatywa oddolna, to znaczy poszczególni dowódcy jednostek zgłaszają się do nas z prośbą o przekazanie doświadczenia, z prośbą o szkolenia. My w miarę naszego wolnego czasu jeździmy po tych jednostkach, tak naprawdę od Cieszyna po Szczecin. W miarę naszego wolnego czasu, jeżeli dowódcy jednostek bądź formacji mundurowych nas będą zaproszyć, będziemy tam jeździć. Natomiast też powoli zaczynamy to doświadczenie przekazywać na szczeblu centralnym, począwszy od oficerów przygotowujących się w ramach kursu generalskiego, pułkownikowskiego i kursów oficerów starszych w Akademii Sztuki Wojennej, po jedną z instytucji, która jest instytucją wiodącą, jeżeli chodzi o kierownictwo armii, tutaj nie chciałbym się wdawać w szczegóły, gdzie też do doświadczenia na temat no szeroko rozumianej medycyny pola walki chcemy przekazywać i gdzie decydenci są przygotowani na to, żeby od nas te wnioski zbierać. Damian, ja pamiętam naszą rozmowę przed kilku miesięcy. Opowiadałeś nam, w co wyposażony jest ratownik pola walki. Obserwuję wasze social media i wyprowadź mnie z błędu, ale mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc dysponujecie coraz jakby nowocześniejszym i bardziej profesjonalnym sprzętem. Jak to właśnie wygląda? Czego potrzebuje medyk pola walki, żeby pełnić swoją służbę odpowiednio właśnie choćby na terenie Ukrainy? Wiesz co, my mamy ten komfort, że my dobieramy sprzęt pod siebie i my sami jesteśmy dla siebie, można powiedzieć, projektantem tego, co nosimy. To znaczy, jeżeli uznamy, że ten plecak jest za ciężki, to kupujemy mniejszy. Tutaj wspierają nas bardzo firmy Rescue Line, TACMED Polska i wiele, wiele innych firm, które bardzo często przygotowują sprzęt typowo pod nas. Szyją plecaki, szyją traumawole typowo pod nas. I ten rozwój i ten nowy sprzęt, który gdzieś tam się pojawia, jest nie tyle wytycznym tego, że pojawiają się środki finansowe, za które bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, dlatego że my działamy całkowicie wolontarystycznie, nie pobieramy za to pieniążków, fundacja nie wypłaca nikomu wynagrodzenia i to wszystko, co zbierzemy, jest no po prostu wykorzystywane na to, żebyśmy mogli działać. I to ten nowy pojawiający się sprzęt jest wypadkową doświadczenia. Wiesz, my pojawiamy się tam na linii frontu i okazuje się na przykład, że środki łączności internetu nie ma, Starlink szwankuje, nie działają Motorola środki łączności radiowej, więc kurczę, potrzeba alternatywnego środka łączności, więc pojawia się telefon satelitarny. Czy okazuje się, że dodatkowe źródła światła są potrzebne, dlatego że czołówka to za mało i na hełmie pojawia się dodatkowa latarka kątowa. Czy na przykład okazuje się, że ze sprzętu medycznego brakuje tego i to się gdzieś tam pojawia. Także każdy kolejny wyjazd, każda kolejna rotacja to są konkretne doświadczenia z konkretnym sprzętem, które ewoluują w przygotowanie na następne rotacje. To nie jest tak, że my w 100% na następną rotację będziemy w stanie się przygotować, bo wiesz, za każdym razem pojawi się coś, co cię jednak zaskoczy. Możesz się starać przygotować najlepiej, jak tylko potrafisz, ale nigdy nie przygotujesz się w 100%. I każda kolejna rotacja daje nam jakieś tam dodatkowe doświadczenie. Wiesz, dwie rotacje wcześniej mieliśmy dobre śpiwory puchowe z gęsim puchem, ale teraz jadąc w bardzo trudny teren, gdzie tak naprawdę mieszkaliśmy tygodniami w klepiskach, w wilgoci, w syfie, stwierdziliśmy, że potrzeba śpiworów bardziej odpornych, więc wzięliśmy puch syntetyczny, ale on z kolei nie grzał nas tak jak tamten puszek, co nie? Już w tym momencie musimy się zastanawiać nad jakimś rozwiązaniem przychodnim, które da śpiwór odporny, ale też dobrze grzejący. Więc wszystko weryfikuje w tym momencie doświadczenie.
No właśnie, Damian, doświadczenie. A jak wygląda doświadczenie ukraińskich medyków pola walki? Jak oni są wyposażeni? Wy widzicie jakiś taki kontrast, że wy mając ten komfort, że możecie zjechać do Polski, doposażyć się, mając sponsorów, jak wyglądacie na tle tych ukraińskich waszych odpowiedników? Oni nie odstają. Medycyna pola walki na Ukrainie rozwijała się od 2014 roku. Oni gdzieś w 2016 czy 2017 roku programowo wprowadzili do armii procedury TC3 w bólach strasznych. Na początku armia kupowała chińskie opaski, wydawała żołnierzom, czy to szkolenie TC3 było szkoleniem fragmentarycznym. Z chwilą, kiedy doszło do pełnoskalowego konfliktu, oni już znali bardzo dobrze procedury i wiedzieli, jak przygotować medyków. Jest coś takiego jak tytuł bojowego medyka, jest kurs 3-tygodniowy, gdzie ten bojowy medyk się przygotowuje. Natomiast jeżeli już jakiś medyk odstaje, to najczęściej jest to świeży medyk, medyk, który nie był w boju, który dopiero zaczyna i dostaje sprzęt, plecak, taki wiesz, typowo kontraktowy, nieskonfigurowany, taki starter pack, można powiedzieć. Jego doświadczenie jeszcze nie dostosowało tego starter packa do realiów pola walki. Bardzo często jest tak, że my przekazujemy to doświadczenie. Z jedną z grup sił specjalnych, z którą pracowaliśmy w Bachmucie, pracował medyk, który na przykład mówi, że pierwszy raz dopiero przy nas, kiedy nam asystował, miał do czynienia z tak ciężkim poszkodowanym, z tak ciężkimi ranami. Pomimo tego, że był, wiesz, po świetnych kursach z sofami amerykańskimi, po świetnych kursach z instruktorami ukraińskimi, ale brakowało tutaj tego doświadczenia, co nie? I już na następną rotację, jak się przygotowywał do wjazdu do Bachmutu, pewne rozwiązania, które od nas podpatrzył, gdzieś tam wprowadził. I w drugą stronę. Bardzo często jest tak, że my podpatrujemy u ukraińskich medyków i bardzo często od tych ukraińskich medyków te doświadczenia przejmujemy. Wiesz, nikt u nas w kraju na kursach nie uczy, co robić z akubarotraumą, czyli tak zwany kontuzny. Mamy tutaj do czynienia z działaniem ciśnienia na organizm, obrażeniami wewnętrznymi, rozszerzające się pęcherzyki płucne, uraz akustyczny i nie ma u nas wytycznych TC3, czy generalnie w medycynie pola walki na jednostkach nie informuje się medyków, jak radzić sobie z tego typu urazami, co nie? A one są bardzo powszechne. Tam, gdzie jest artyleria, jest ich bardzo dużo. I ukraińscy medycy już wypracowali sposób, jak sobie z tym radzić. Czy chociażby akubarotrauma, albo no jest kilka takich rzeczy, gdzie albo, o widzisz, rany z fosforem. Jeżeli tutaj u nas medyków zapytasz w kraju, jak radzić sobie z ranami z fosforem, to zrobią oczy, nikt ci nie powie, bo nikt za bardzo nie wie i powie, ale fosforu nie będzie, bo prawo humanitarne konfliktów zbrojnych zabrania fosforu, prawda? No właśnie chciałem cię o to dopytać, jak to jest, bo my często obserwujemy materiały właśnie z rejonu Bachmutu z tą amunicją właśnie i właśnie, czy to jest amunicja właśnie fosforowa, czy to są jakieś rodzaju, czy część ekspertów mówi, że to jakieś race. Rzeczywiście Rosjanie masowo wykorzystują amunicję fosforową w tym rejonie? Słuchaj, jeżeli są to race, to ja poproszę o pudełko takich na Sylwestra i cała Warszawa będzie świecić. No nie są to race, jest to amunicja fosforowa, jest to amunicja najprawdopodobniej pociski artyleryjskie bądź broń kasetowa, która rozpyla ten fosfor na znacznej wysokości i on pokrywa deszczem ognia jakby spory obszar. Plusy, minusy. O ile można mówić w przypadku plusów, jeżeli mówimy o broni przeciwnika. Natomiast no minus jest taki, że ten fosfor pokrywa znaczną powierzchnię i nie tylko pali, jeżeli padnie na ciało, tylko i wyłącznie odciąć dostęp powietrza do tych ran fosforowych. To wypracowali medycy ukraińscy. Natomiast przepala się praktycznie przez wszystko i spala się, a spalając się mamy do czynienia z trującym dymem. Na szczęście ten fosfor, jak upadnie na ziemię, jeżeli nie pada na materiał łatwopalny, to dość szybko się wypala. Natomiast nie, on jest używany, wiesz, już na Chersoniu, jak byliśmy pod Chersoniem, to on był używany. Natomiast teraz w Bachmucie jest masowo używany i przed 9 maja Rosjanie, to jest jedno z ostatnich filmów, które chyba jest najpopularniejsze, czy zdjęć z Bachmutu, gdzie mamy płonące niebo, gdzie mamy zasłany fosforem cały Bachmut. To była demonstracja siły przed 9 maja, mało skuteczna.
Damian, ja zanim Cię zapytam jeszcze o sam Bachmut i o Twoje doświadczenia, wczoraj rozmawiałem z Mateuszem Lachowskim, zresztą kazał Cię gorąco pozdrowić. Powiedz mi, jak wygląda z Twojej strony, bo tego się nie dowiemy gdzieś w agencjach informacyjnych ukraińskich, jak to stratowo, jeżeli to nie jest tajemnica, wygląda właśnie strona ukraińska? Czy rzeczywiście w ostatnich tygodniach mamy dość duże straty, pomimo jakichś tam sukcesów strony ukraińskiej? Słuchaj, nie jest to tajemnica i ja nic tajnego nie powiem, dlatego że sami Ukraińcy mówią, że Bachmut to jest mięsorubka, że to jest maszynka do mięsa. Te straty są. Te straty są raz wyższe, raz niższe, ale te straty niestety są. I to, że kolejne jednostki są dorzucane do Bachmutu, świadczy o tym, że te jednostki, które tam były, tracą gotowość bojową bądź po prostu przestają istnieć. Ze względów bezpieczeństwa nie chcę się wdawać w szczegóły. Ale te straty są i po jednej, i po drugiej stronie. A no właśnie, bo Mateusz wczoraj powiedział, że gdyby według jego wiedzy te straty w porównaniu do Rosjan to jest mniej więcej 4, może 5 do 1. Czy ty masz jakieś informacje, jak wygląda medycyna pola walki po drugiej stronie barykady, czyli wśród Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej? Czy spotkaliście się może z tym, z jakimiś informacjami, choćby od samych Ukraińców? Jaką pomoc mają świadczeni rosyjscy żołnierze? Wiesz co, przede wszystkim trzeba zacząć od indywidualnego wyposażenia żołnierza medycznego. W Rosji zaczyna budzić się świadomość konieczności wprowadzenia standardów TC3 i oni powoli wprowadzają opaski uciskowe typu CAT, nie powiem, że CAT, tylko typu CAT, bo raczej są to Chińczyki, bądź ich rodzima produkcja, wprowadzają opatrunki chemostatyczne, opatrunki izraelskie, ale to raczej do dobrych oddziałów specjalnych, do dobrych oddziałów szturmowych wprowadzają je Wagnerowcy. Natomiast oddziały kontraktowe rosyjskiej armii dalej mają rezyny, czyli te gumy, które znamy z filmu w Afganistanie, które były pętane na kolbach karabinu. Dalej mamy jakieś bandaże dziane, które nie są zaprojektowane, by być typowymi bandażami uciskowymi, co nie? Więc jest mocny rozstrzał. I o ile w armii ukraińskiej każdy żołnierz ukraiński ma apteczkę standardu TC3, to już jest norma, to po tej drugiej stronie jeszcze tego nie ma, dlatego że nie ma tej świadomości i chęci przyjęcia tego standardu dla całości armii. Czyli co, możemy mówić, że ukraińscy żołnierze, pomimo że mają choćby pomoc wolontariuszy takich jak wy, szybciej dojdą do siebie, czy po prostu ratujecie życie ukraińskiego żołnierza, a tam jednak żołnierz Federacji Rosyjskiej często tej pomocy uzyskać nie może i w związku z tym na przykład słyszymy o tak dużych stratach w samym na przykład Bachmucie? Słuchaj, to wszystko zależy od organizacji i mi się wydaje, że jest różnie, że są odcinki, gdzie ta pomoc jest zorganizowana po stronie rosyjskiej gorzej, a są odcinki, gdzie ta pomoc jest zorganizowana lepiej. Tak samo jest z armią ukraińską. Są odcinki, gdzie ta pomoc jest zorganizowana lepiej, ten ranny trafia szybciej. Są odcinki, przepraszam, gdzie ta pomoc jest zorganizowana lepiej i ten poszkodowany trafia szybciej. Wiesz, w Bachmucie jak byliśmy, działanie przeciwnika sprawiało, w szczególności kiedy pracowaliśmy z 3. Brygadą Azowa, z ich batalionem, byliśmy 700 metrów od pierwszej linii i wychodziliśmy po poszkodowanych, to poszkodowani byli wywożeni tak naprawdę tylko wieczorem w szarówką i tylko transporterem opancerzonym. A były odcinki w Bachmucie, gdzie wręcz nie było tego środka ewakuacji medycznej i my podejmowaliśmy ryzyko wywożenia osób poszkodowanych naszym nieopancerzonym samochodem. Więc kluczem tutaj w tym wszystkim jest po pierwsze wiedza bojowego medyka, na ile on jest w stanie ustabilizować tą osobę i na ile on jest w stanie tą osobę podtrzymać przy życiu, bardzo często farmakologią, i po drugie, jak szybko ta osoba trafi do szpitala bądź stabilizacyjnego punktu, do miejsca, gdzie profesjonalnie się nim zajmą. Damian, czy ty możesz nam coś powiedzieć, bo pamiętamy, jeżeli mówimy o Bachmucie, o tym, o tak zwanej tej drodze życia. Wiemy, że przez dłuższy czas z zaopatrzeniem Bachmutu był problem, teraz ta droga znowu jest pod kontrolą Ukraińców. Czy wy to odczuliście jakieś w pewnym momencie braki zaopatrzenia w Bachmucie w związku z postępami Rosjan? Wiesz co, braków nie odczuliśmy, ale odczuwaliśmy tego, że jest ciężko na przykład o żywność, czy jest ciężko na przykład o wodę, dlatego że to się woziło tylko i wyłącznie z rotacjami żołnierzy. Te rotacje żołnierzy były co 7 dni, co 10 dni, więc tak na dobrą sprawę
tej żywności no nie było pod dostatkiem. Trzeba było tutaj być bardzo, bardzo powściągliwym, jeżeli chodzi o jedzenie, w niektórych miejscach oczywiście. I każdorazowy wjazd i wyjazd do miasta z miasta był bardzo dużym ryzykiem. Natomiast teraz faktycznie Rosjanie zostali odepchnięci trochę od drogi na Chromowe. Ta sytuacja trochę się poprawiła, ale z kolei z drugiej strony droga, którą my jeździliśmy z kolei, bo my nie jeździliśmy drogą przez Chromowe. Wtedy, kiedy my jeździliśmy, ona była kilkaset metrów od Rosjan. Z mojej wiedzy teraz wynika, że ona już jest Rosjan. Więc ta sytuacja się tam bardzo zmienia, ona jest bardzo, bardzo dynamiczna. Damian, jak ja sobie pomyślę albo przygotowywałem się do rozmowy z tobą i mówię sobie Damian Duda, zawsze mam przed oczami słynne takie zdjęcie twoje podczas ewakuacji jednego z żołnierzy, a jeżeli Damian Duda myśli Bachmut, to myśli o czymś? Jeżeli Damian Duda myśli o Bachmucie, to myśli o tych syfiastych piwnicach i o chłodzie. Ja jestem bardzo ciepłolubny. Wiesz, ja morsować bardzo chętnie na Seszelach albo na Bahamach. Natomiast warunki, w których my żyliśmy, nieogrzewane piwnice, które bardzo często nie miały wylanych posadzek, które były bardzo często składowiskiem śmieci, składowiskiem waty szklanej nawet, którą wdychałeś. My tam na miejscu przeszliśmy w tych piwnicach zapalenie płuc. My bardzo często sami podpinaliśmy siebie pod kroplówki. Trzeba mieć świadomość tego, że front to nie tylko i wyłącznie odłamki, pociski i kule. To też bardzo ciężkie warunki funkcjonowania. Jeżeli myślę o Bachmucie, to myślę też o cywilach, którzy tam byli. O cywilach, którzy umierali, o cywilach, których z ulicy niemalże zakopywaliśmy w lejach po bombach albo zakopywaliśmy w okopach, bo mieliśmy świadomość tego, że jeżeli my tego nie zrobimy, a zrobi się ciepło, a już szło ocieplenie, no to te ciała będą się rozkładać po prostu na ulicach. Wiesz, ja prawie 10 lat jestem na froncie, ale ja nie spodziewałem się tego, co zobaczę w Bachmucie. Ja nie spodziewałem się, że będę chodził po mieszkaniach i że po tych mieszkaniach będę natykał się na trupy, które w tych mieszkaniach leżą już od dłuższego czasu, z którymi nikt nic nie robi. Bądź że będę spotykał cywili, którzy tak mocno wierzą w matkę Rosję, że decydowali się zostać i czekać na wyzwolenie w tych warunkach. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy informację, że ci cywile, którzy zostali w Soledarze, zostali wycięci i zostali tak naprawdę wymordowani wszyscy. Więc to. Znaczy, czy my mamy jeszcze, bo była informacja władz ukraińskich, że jest taka jakby przymusowa ewakuacja. Czy na ten moment w Bachmucie są jeszcze cywile, czy mówimy już o po prostu starciach żołnierzy ukraińskich z żołnierzami Federacji Rosyjskiej gdzieś poza, już nie ma cywili po prostu w mieście? Są cywile, oczywiście, że są cywile i tych cywili tam było całkiem sporo. I oni w każdej chwili mogli poprosić o ewakuację. I jeżeli poprosili o ewakuację, to wtedy Ukraińcy z własnym narażeniem podstawiali transporter opancerzony i ci ludzie z całym dobytkiem, jaki tylko wzięli ze sobą, byli wywożeni z Bachmutu. Ale musieli wyrazić wolę. Ci, którzy nie wyrazili woli, żyli po tych piwnicach bądź po tych mieszkaniach, bardzo często obok żołnierzy ukraińskich i na siłę nie byli wywożeni. I moim zdaniem to jest błąd. I tutaj kieruję swoje słowa do wolontariuszy. Nie dowoźcie żywności do miasteczek frontowych, nie dokarmiajcie ludności cywilnej w miastach, w których się strzela, bo ich tam nie powinno być. Natomiast oni dostając żywność, pomoc humanitarną w tych miejscach, wydaje im się, że jak ją mają, to schowają się do piwnicy i będzie wszystko w porządku. Nie zawsze strop wytrzyma. Czasami z tej piwnicy trzeba będzie wyjść, żeby złapać świeże powietrze. To też ogranicza możliwość walki ukraińskim żołnierzom, pętający się cywile między poszczególnymi odcinkami. Damian, wiesz co, rozmawiałem kilka tygodni temu z Wiktorią Czarkowską, osobą, która zajmuje się ewakuacją ludności cywilnej ze wschodu Ukrainy i chyba potwierdziła to, co ty mówisz, że często te osoby, które pozostały w miejscowościach frontowych, oni w pewnym momencie mieli, jakby to nie zabrzmiało źle, lepsze warunki niż powiedzmy kilka lat czy kilka miesięcy temu jeszcze, czyli ta pomoc humanitarna masowo jest dowożona do nich i wręcz mają większe zaopatrzenie choćby w żywność, czy nawet w różnego sprzęt elektroniczny niż tuż przed rozpoczęciem wojny.
Pozdrawiam Wiktorię, mieliśmy okazję się spotkać, jak działaliśmy w strefie. Tak, Wiktoria to jest bardzo rozsądna osoba i bardzo inteligentna dziewczyna, która obserwuje i wyciąga wnioski. Nasze wnioski są takie same. Bardzo często ja byłem świadkiem tego, jak wolontariusze przywozili pomoc humanitarną do jakiegoś tam centrum czy do jakiegoś tam domu i przychodzili domu dziecka, nie wiem, domu starców i przychodzili ludzie i powiedzieli: dajcie nam. Na co wolontariusze wskazywali: ale jest w sklepie, tu obok macie sklep. No ale jak wy przywieźliście, to po co my mamy kupować? Bardzo często takie sytuacje się zdarzały. I widać trochę takie wykorzystywanie sytuacji. Wiesz, dla kogoś wojna to tragedia, dla kogoś wojna to biznes i interes. W Bachmucie całe mnóstwo cywili między ostrzałami, z torbami sportowymi jak na siłownię, chodziło po mieszkaniach swoich sąsiadów i ich okradali, po prostu szukali tego, co tam w tych mieszkaniach zostało. Jednym śmierć, innym biznes. Damian, a pamiętasz, rozmawialiśmy chyba podczas naszej pierwszej rozmowy, że pojawiał się taki problem, że często pomoc humanitarna, czy z Polski, czy z krajów zachodów, ona gdzieś tam też przepadała, że Ukraińcy też mieli problem z tym rozdysponowaniem tej pomocy. Jak to teraz wygląda? Poprawiło się też trochę? Bo my, o dziwo, Ukraińcy sami o tym informują, że były tego typu problemy, że gdzieś tam, powiedzmy, na początku przekazywany sprzęt gdzieś tam zaginął w akcji. Wiesz co, tak, poprawiło się, ale to dlatego, że wolontariusze się nauczyli. To znaczy do wolontariuszy doszło, że jeżeli nie dowiozą sprzętu, bezpośrednio, to on nie dojedzie. I też trochę państwo ukraińskie systemowo bardziej do tego podeszło, bo przyjeżdżając z pomocą humanitarną przez granicę, musisz już ją zdeklarować. Deklarujesz na konkretną jednostkę, konkretna jednostka musi wysłać pismo, że potrzebuje tego i tego, czy że potwierdza, że to jedzie do niej. I państwo ukraińskie ma prawo sprawdzić, czy ta pomoc humanitarna dojechała. Mówimy tu o pomocy humanitarnej, która jest pomocą humanitarną, sprzęt jakby większej wartości. Natomiast Ukraina ma jeszcze dużo do zrobienia w kwestii walki z korupcją, w kwestii walki z po prostu z zrobieniem interesu na tej wojnie. Damian, moje ostatnie pytanie będzie dotyczyć tego, o czym się w kontekście Ukrainy mówi od dłuższego czasu, czyli o możliwej kontrofensywie. Czy wy jako grupa w międzyczasie się jakoś specjalnie już przygotowujecie do tej ofensywy? Czy te przygotowania się różnią od waszych codziennych, powiedzmy, przygotowań? Ruszymy razem z kontrofensywą. Są jednostki, które przygotowują się do kontrofensywy i czekają na nasze zespoły. Dlatego jesteśmy na etapie szkolenia, dużego szkolenia. Nasze szkolenie zazwyczaj takie, bo już bazujemy na ludziach z jakimś doświadczeniem czy jakąś wiedzą, jest zazwyczaj takim szkoleniem adaptacyjnym. Przez ten weekend zakończyliśmy szkolenie adaptacyjne z grupą, która wyjechała do Legionu Międzynarodowego, zabezpieczając je karetką, którą dostaliśmy od Eksena. Dzięki wielkie Eksen. I teraz ci ludzie będą pracowali z Polakami z Legionu Międzynarodowego i też z cudzoziemcami, a na kontrofensywę z kolei tu już zaplanowaliśmy cykl szkoleń z taktyki i logistyki, z medycyny i szkolenie adaptacyjne i chcemy przeszkolić dość dużą grupę osób, nie chcę wdawać się w szczegóły, po to, by móc na szybko formować zespoły do kontrofensywy, kiedy ta ruszy. Damiana, może być tak, raczej pewnie zapewne będzie, tak jak mówi wielu ekspertów, kontrofensywa na pewno będzie się wiązać z dużymi stratami zarówno jednej i drugiej strony. Spodziewasz się o wiele większej ilości pracy niż teraz, gdy te możemy mówić o takiej wojnie pozycyjnej? Wiesz co, ja brałem udział w szturmach ukraińskich, między innymi pod Chersoniem brałem udział w szturmie na miejscowości Pradywne i nie jest to tajemnicą. Zawsze atakujący ma gorzej, a broniący ma lepiej. I tu będzie ta sama sytuacja. Jeżeli Rosjanie nie będą się wycofywali, jeżeli Rosjanie nie będą uciekali w popłochu, tak jak miało to miejsce pod Charkowem, to ta kontrofensywa na pewno przyniesie straty. Damian, na koniec, czego możemy życzyć waszej grupie w najbliższych tygodniach? Wiesz co? Żołnierskiego szczęścia i życzliwości ludzkiej, bo tak naprawdę bez ludzkiego wsparcia i bez życzliwości nie jesteśmy w stanie działać i nie mówię tu tylko o środkach finansowych. Jeżeli gdzieś tam z tyłu słyszysz za plecami, że robisz dobrą robotę, dziękuję wam chłopaki, no to chce się pracować po prostu. Masz świadomość tego, że jest ktoś, kto to docenia. Morale jest od razu wyższe.
Do tego właśnie Ci życzymy. Damian, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Państwa oczywiście odsyłamy na social media, zarówno grupy Międzyczasie, jak i samego Damiana. Zachęcamy do wsparcia działalności grupy. Jeszcze raz dziękuję. Zachęcamy również do zasubskrybowania naszego kanału, a moim i Państwa gościem był medyk pola walki Damian Duda. Dziękuję.